was rolnik szuka żony powala. Internauci oszaleli, Żyleta, fani programu Rolnik szuka żony, z dużym zainteresowaniem śledzą nie tylko kolejne odcinki formatu, ale także dalsze losy bohaterów poszczególnych edycji. Popularnością cieszą się jednak nie tylko pary, które znalazły swoje bratnie dusze w show TVP, ale także uczestnicy, którzy nie zdołali znaleźć w nim szczęścia. Ostatnio internauci zachwycili się nowym zdjęciem Ewy Kryzy. Ewa Kryza była jedną z kandydatek Waldemara w najnowszej edycji programu Rolnik szuka żony. Kobieta zdołała zawrócić rolnikowi w głowie na tyle, że to właśnie ją zdecydował się zaprosić na ostatnią randkę, odsyłając do domu Dorotę. Waldemar nie krył, że Ewa szybko zdobyła jego zainteresowanie i nie zaskoczył zbytnio telewidzów, zapraszając ją do swojego gospodarstwa. Rzekome faworyzowanie Ewy stało się nawet kością niezgody w relacji rolnika z trzecią ze swoich kandydatek, która z hukiem opuściła jego gospodarstwo jako pierwsza z nich. Wkrótce potem wyszło na jaw, że gdy dom rolnika opuściły kamery, relacja między Waldemarem i Ewą szybko się skończyła, a rolnik postanowił odnowić kontakt z Dorotą, z którą jest do dziś. Informacja o zakończeniu relacji Waldemara i Ewy wyszła na jaw w finałowym odcinku programu Rolnik szuka żony. Jak się okazało, ich rozstanie nie należało do najprzyjemniejszych, a Ewa nie kryła targających nią emocji. W pewnym momencie po jej twarzy popłynęły nawet łzy. Waldemar później zarzucał jej, że przyszła do programu tylko po to, by go wykorzystać i jego kosztem zwiększyć swoją popularność, co miałoby jej pomóc w zbudowaniu kariery w branży muzycznej. Ewa zachwyciła także widzów, nie tylko swoją urodą, ale także umiejętnościami. Kobieta wielokrotnie podkreślała w programie TVP, że jej prawdziwą pasją jest muzyka. Wybranka Waldemara przed udziałem w show Rolnik szuka żony wzięła udział także między innymi w Szansie na sukces, Mam talent i Disco Star. Niedawno młoda wokalistka podzieliła się nowym zdjęciem, jakie opublikowała na swoim profilu na Instagramie.